We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Witam się z wami pod trzema mietłami w futerku i z takim o kapelutkiem, gdyż odkryłem, że jest to jakiś questik. I osobiście nawet nie pamiętam już, co mówiłem, że zrobiłem pod koniec ostatniego odcinka, ale chyba chodziło mi o gadkę z Sebą. Najpierw mieliśmy pogadać ze Smykiem, potem ewentualnie z Sebą. Nie potem z całą, a potem ewentualnie zająć się fabułą, ale jak już odkryliśmy tutaj jakiegoś questa, to go przyjmijmy. Oh, I do hope Mary and her neighbors aren't harmed. Co się stało? Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet, just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask, are you afraid of spiders? No. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Stary, ja mogę jej na spokojnie pomóc, nie ma. Nie ma problemu, tylko najpierw jeszcze popytajmy. Jeszcze durna gałko jedna. No, czemu to mi z automatu do góry idzie, no? Dobra, bo schodzę z tematu. Popytajmy. Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout Old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. Wow, dlaczego mnie to kompletnie nie dziwi? I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. Ej, co? If you can think of anyone that kurde no! Durna gałka! Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Dobra, mogę z nim jeszcze przegadać? Mr. Dunn, about the spite... Those infernal beasts overran it. I was hoping someone... No kurde, ja tego nienawidzę! Czemu ta gałka sama z siebie poszła do góry? Bez sensu. Chciałem go wypytać jeszcze o te dwie rzeczy. Nie będę teraz specjalnie wczytywał save'a, żeby to zrobić. Dobra, przejdźmy się na szybko jeszcze do pokoju życzeń, bo... Z tego co kojarzę, w Arranshire mam odblokowaną tą. Mam odblokowaną... Mam fast travel odblokowany. Czy mam coś do zebrania? Nie, wszystkiego mam full. No mogę tutaj na przykład te takie mniejsze roślinki pozbierać, no ale... Nie ma sensu, mam wrażenie. Dobra. Co tam, Smyku, byś chciał? Hello, Deek. You wanted to talk to me. Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen, so that you can breed beasts. Dawaj! That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek.
Dobra. Okej, tak też czułem, że wzoru nie miałem, bo to nie było chyba w ogóle... Nie było chyba w ogóle dostępne, kiedy byłem tam po raz pierwszy. Mam nadzieję, że to mała nawalanka wpada, troszeczkę poprawiła jego, że tak powiem, nie wiem, czy konfiguracja to jest dobre określenie. No, mam nadzieję, że nie będzie ciągle tak właziła gałka do góry bez sensu, bo mnie to trochę irytuje, delikatnie mówiąc. O, tutaj proszę, jakaś skrzynunia, zobaczmy. A to chyba w domu? Czy na zewnątrz? Nie, to w domu, ale to jest chyba na trzeci level, co nie? Ja. No, a niestety nie jestem w stanie jeszcze odblokować sobie trzeciego levelu Alohomory. Już dalej nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby to zakręcie miało level. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. A dziękuję, dziękuję. Tutaj mam 110. To jest chyba... Nie wiem, czy ja... To jest chyba coś, co już sobie ulepszyłem poza nagraniem. Tylko nie stykło mi na coś. I czekam, aż mi się level wbije, żeby to właśnie mieć. Za tysiaka ja mam 21 jeszcze w zapasie. To jest szybko do odznaczenia. Bo to będzie na górze. Więc po raz kolejny do mapy. Do Hogwartu. I do pokoju życzeń. Oj, to ładnie wyglądało. To w ogóle jakby... Bo zmieniłem sobie taki wystrój, dałem tutaj dwie takie zbroje. One mogą być w ogóle jeszcze większe, ale... Musimy wtedy usunąć ten... to krosno, posągi i te... No bynajmniej jeden stół jeszcze. No ale cóż. Może kiedyś. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent! Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. No nie! Trzecie wiwarium! Trzecia menażeria! Oh my god! Bagno! Proszę, proszę. Deke never grows tired of the room surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Co nie? Deke know once you've bred them. No i dobra. Te strale, jeśli dobrze pamiętam, to chyba zostawiłem w tej menażerii. Muszę je z tym wyciągnąć. A nie, te strale już mam wsadzone tutaj. Dobra, to przy okazji wirikraki jeszcze tam wypuścimy. Wszyscy są nakarmieni, ale w sumie, jak już tak jesteśmy, to zrzućmy też tutaj może jedną taką zagrodę. Zobaczmy. Ile mogę? O, nawet że kilka. No, tylko to widzę, też zajmuje sporo miejsca. Spróbujmy dwie może postawić, jak się uda. Jedna. I obok będzie druga. O, nawet trzy, jak się uda. Czemu nie? Pyk. No i pięknie, bo mam chyba akurat... Czy nie, bo mam cztery, to nie. To jeszcze jedną by się przydało postawić. Bynajmniej tak na jeden raz, żeby to dziabnąć. Zagroda. No, pięknie. I dobra. Aha! O kurka, wodna, poważnie. Dobra. Nie! Nie to chciałem zrobić. Dobra, to zrobimy tak. To te ropuchy wyrzucimy.
Nie, do tego. I'll look after you. Czekaj. Te rzadką zostawimy, a te zwykłe wytegujemy. Mamy 4 miejsca, 4 gatunki, pięknie, dobra. No to tak, hipogryf, cyk. Czas do wyklucia, 30 minutes. Okej, okay. No i co? O, rozmnażaj wyjątkowe zwierzęta. Czyli to jest to ostatnie. Trofeum, powiedzmy. Tutaj takie coś. Pewnie jest jeden progres za... Oj, pięknie, punkt talentów, to mi się podoba. Młode złote! Miło. Pewnie jest jeden punkcik za ten. Za każdy rodzaj takiego zwierzęcia. Co to za... ten. Interesting. Zakładam, że rozmnażanie jest tylko po to, żeby młode po prostu oddawać potem do tego sklepu, do tej babeczki, żeby sobie tak farmić ten. Tak sobie farmić pieniądze. No i Milusio, zarządzaj zwierzętami. Dwie te. Testrale dwa. No i Dillikraki oczywiście. Czy ja chcę to jeszcze zrzucić coś? No, w sumie... No dobra, na razie niech będą też dwie ropuchy, czemu nie? Tutaj, a właśnie, nie wszyscy są ten, no ale właśnie, też w ogóle mi tu nie było, więc nie ma tutaj też nic postawionego. No ale postawmy tutaj... Tu postawimy akurat jedną zagrodę, bo oczywiście... Chyba tylko... A nie, Dillikraki jeszcze. Jeszcze Dillikraki i Lunabole. Czyli jeszcze dwie potrzebujemy. Jedna. I druga. Dobra, od razu karmnik postawimy gdzieś tutaj z boku. No, na razie myślę, może stać tutaj. I taką oto skrzynunię. I wyrzucimy z niej skórzaną piłkę. Dobra, te strale nakarmione, Lunabole. Lunabole akurat nie, ale Dillikraki bym nakarmił tak jeszcze sam. Potrzebuję ich piór. Szkoda, że nie mogę jednocześnie go karmić i ten. I czesać. A mają akurat strasznie długą animację, jeśli chodzi o jedzenie. Dobra. I po 3 piórka dla mnie. Dziękuję. Lunabole nie są jeszcze nakarmione, ale to w sumie nie ma teraz znaczenia. Tak więc, testral. Właśnie jak to wygląda w przypadku testrali. No, tak troszkę mrocznie, w sumie jak całe to bagno. Tutaj kolejna ropucha, niech się rozmnaża, tym razem zwykła. No i tutaj Lunabole. Aha, Dillikraki mam dwóch typów, a nie dwie babki. No nie typa i babkę, no to trochę lipa. No dobra, mam siedlisko oznaczone na mapie, to się prędzej czy później je złapie i też rozmnoży. Czyli tak, za pół godziny wewnątrz gry się to wszystko zrobi. Tu mamy kolejny punkt talentów. Pobawiłem się troszeczkę i wykorzystałem wiadome sposoby, aby zdobyć sobie kolejne punkty, ale niestety ani Imperio, ani Awady, ani Zaklęcia Transmutacji nie ulepszę. Jeszcze. Ale prędzej czy później się to uda. Zobaczmy. Aha, to jest po prostu, jest tylko 6 na 10, nie ma konkretnie powiedziane, co mam zrobić, co mam ze zwierzęta uratować, rozmnożyć. No ale zakładam, że pewnie po jednym z każdego gatunku, jaki znajdujemy w grze. Tak więc dobrze. Za pół godzinki musimy wrócić do pokoju, żeby nie skończyć questa. Na razie lećmy do Aranshire i zajmijmy się tym questem pobocznym dla typa. This must be Aranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Wow. O, a propos pająków. Ale tu byłem nie tak dawno temu. Unieść dwóch wrogów. Expelliarmus, Bombarda.
Nic prostszego. Nieźle. O, jest na to duża szansa. A no tak, Boże, tak sobie myślę, czemu nie pokazuje tego, a to... Cały czas mam to, tego questa z Testralem. Aktywnego, splątana sieć, o to chodzi. Odszukaj Mary, ale gdzie? O, zaraz obok, dobra. Zobaczmy. No, nieciekawy sposób na śmierć. Ha, zgodnie z zamówieniem dostarczyłam jad pająków. Oczekuję rychłej zapłaty. W moim piwnicznym warsztacie już prawie wykluł się... Wykluł się nowy rój? Ona je hodowała? Wkrótce będę mogła uzyskać więcej jadu. Oczywiście, gdy tylko dostanę wynagrodzenie za swoją dostawę. Ale pyta... Czekaj, ha. To nie jest ten zastępca tego? Rockwooda? Jeśli Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Trzeba, no niestety trzeba. A teraz pytanie, czy ona to zrobiła jakby na rozkaz, żeby to wypuścić, czy po prostu te pająki uciekły, ją tam dziabnęły, czy tutaj potem zabiły i zaczęły się pałętać po tej wiosce. This is where Mary bred the spiders, they're not here now. No, czekam na jakąś ścianę, którą będę musiał rozwalić i za nią będzie wielka jaskinia, a w niej pająków w trzy dupy. Revelio. Przy tym Revelio też pamiętać, bo ono mi oznaczy zawczasu przeciwników. A ladder. Not sure I want to know where this leads. No, domyśl się, stary. I'd best be ready for whatever I may find down there. Tak, to nie są souls, tutaj muszę zejść normalnie. Nie kliknę guzika i nie zjadę sobie szybko na sam dół. Troszkę szkoda. Need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Bombarda! These eggs must be destroyed. Expelliarmus! Ty gnoju. Który mi tam postrzelił? Ten? Cichacz? Tomasz! I ty też! Dla wszystkich po trochu! Cursed fiends. Dobra, tak myślałem, czy się pojawią te malutkie, ale na szczęście nie. No, zbierz ten w kieł. Chociaż nie jest mi on zbytnio potrzebny. Bombarda! Dobra, to nie były na szczęście te, które atakują, no ale... Ale jak na złość, akurat jak się odezwałem a propos takowych, to jeden sobie wyskoczył. Użyj mandragory przeciwko wrogowi. Nie. Jest mi aż tak potrzebne. No, ładuj się. Nie? Może Confringo. Nie. O dziwo, tamta barykada jest na tyle silna, że nawet bombarda jej nie potrafi zniszczyć. To jest... No wiesz, no, takie uczucie jest nawet fajne. Ale wtedy, kiedy to ty kogoś śledzisz, a nie kiedy ktoś próbuje cię dopaść. No, trochę pająków, nie? Zniszcz gniazdo. Podpal strzelca. Miło. Akurat moja ulubiona animacja się odpaliła. Muszę też korzystać z tej starożytnej magii trochę częściej, bo mam dość mocno ulepszone generowanie jej, zarówno pod względem talentów, jak i pod względem
fabuły. Czy fabuły, Boże. Tych buffów z Krosna. A obie walki, w obu walkach nie wykorzystałem w ogóle starożytnej magii. Akurat najlepsze, jeśli chodzi o użycie tego, tej starożytnej magii w tym takim naładowaniu, jakby typa, powiedzmy czymś, to w momencie, kiedy jak o tym zabije i on wybuchnie, to rani też wrogów obok siebie. Podobnie jest z tym strzałem błyskawicą, no ale... Kurde, nie tego! Dobra. No, gdzie jesteś? Expelliarmus! Bobada! What?! Jak on tego uniknął? Accio! Confringo! Depulsa! Expelliarmus! No kurde, najbardziej useless zaklęciem go pokonałem, jeśli chodzi o walkę z pająkami. No i to mi się podoba. Wreszcie znalazłam idealne miejsce na wyhodowanie mojej kolonii pająków. Było dosłownie tuż pod nosem. Moja piwnica. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałam? Tak w ogóle dlaczego nikt o tym nie pomyślał? Moje pajączki rosną duże i silne, a wytwarzane przez nie jedwa przyniesie mi fortunę. Wreszcie będę bogata, koniec oszczędzania na stopniach, ależ będzie wspaniale. Okej, czyli... I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Okej, czyli tak jak sądziłem, babka chciała po prostu się wzbogacić, no ale niestety chęć bogactwa dosłownie obróciła się czy przeciwko niej. No cóż, wszystkiego nie przewidzisz, nie? A, dlatego nie mogłem zniszczyć! Jest descendo, tu. Kurde! No, dawaj. Okej, to było mocne. Nią. Proszę, przecież jak jej taki damage bije, to ja bym jeden descendo ją pewnie zwanshotował. Co, będzie ich więcej? W ogóle, jaka jest hierarchia tych pająków? W sensie, kiedy one się stają matronami, kiedy się stają czyhaczami i tak dalej, i tak dalej. W sensie, jak stary musi być ten pająk, żeby stać się takim, a nie innym? W ogóle widzę te pająki, ale nie mogę ich zabić, to jest trochę dziwne. Nawet jak strzelisz zwyczajnie, to ci nie będzie chciał ich namierzyć. Nienasycona pajęczyca! Uprosz! Czy serio spudłowałem? Okej, krucjo w takim razie! Strasznie nienasycona, tak nienasycona, że... Strasznie łatwo do zabicia. Co ty gadasz za głupoty? O, bum! Co, jeszcze ktoś? No i panom dziękujemy. Pięknie. Coś tu jeszcze mam znaleźć? Czy to już jest tylko... Nie wiem, mam tego wrócić. Dobra, ale jak już jestem, to coś zgarnę. Posąg Memortka. Chyba ostatnie miejsce, w jakim bym się spodziewał znaleźć taką rzecz, no ale okej. Okay. Znalazłem taki kurde fajny płaszcz. Płaszcz kłusownika. O, to będzie ten? Tak, płaszcz kłusownika, bo go szukałem, bo chciałem sobie to odpalić wcześniej, no ale nie miałem tego znaleźć w tych wszystkich strojach. I proszę, magia odcinka dopomogła. Aha, no tak. Stąd nie ma fast travelu, muszę stąd wyjść normalnie. Dopiero potem będę mógł się teleportować do Hogsmeade. Co dla mnie jest trochę głupie, no ale okej. Okay. W sensie, no, nawet w Diablo da się wrócić do miasta. Wystarczy przytrzymać po prostu jeden guzik. Does it get any more cozy than Hogsmeade? No, to jest zawsze dobre pytanie do rozważań, ale wydaje mi się, że chyba szybko takiego się nie znajdzie. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement.
Ja tam nic nie wiem. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. Była ofiarą, padła ofiarą. No padła, no nie ma co mówić, no powiedzmy typowi prawdę. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary, what untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. But you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. Półka złowrogich dziwactw. Spoko. 32 misje relacji. Wow. What sort of thing are we looking for? Aj, proszę, mogę tak od razu do niego coś kupić. Fajnie. Tego nie mam, ale mogę sobie kupić tę jedną mandragorę, którą zużyłem. A tutaj gościu dalej nie ma nic, by mnie interesowało. Ale mogę mu za to sprzedać te słabe rzeczy. A właśnie, bo teraz mogę to sobie zamienić. Dobra, zaraz dokończysz, sobie tylko zmienię. Tutaj szaliczek. Lepszy, choć jeszcze obrona jest słabsza, ale to dlatego, że nie mam tego. Nie mam chyba pióra Feniksa, żeby to ulepszyć na maksymalny poziom. Panie, bier pan to, jelo. Subcio, dobra. Kolejne misje w takim razie. Na to czekamy. Jak patrzę po zegarku, to jeszcze niecałe 20 minut. Tutaj, no, ciągle mam te dwie misje z mapą. No to co? Lecimy do krypty w takim razie. Dobra. Siema, Saba, pogadamy. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. No właśnie, jesteś w błędzie. Powinieneś mu powiedzieć. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise, I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way.
Okej. I am not letting this go. No i co zrobisz, kolego? Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. A właśnie powiedz, co się stało z nimi? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Znaczy wiesz, ja się nie będę bawił w 60, nie? Jak będę mógł, no to spróbuję tam coś odradzić Sepkowi, no ale ja tam wolę być w stosunku do niego fair. To jest zdjęcie klątwy, to jest poboczniak. To jeszcze czeka, to se długo jeszcze poczeka. A, przyjmijmy, może przyjmijmy chociaż tę misję. Bo tu druga misja jaka jest, to jest ten kord, tak? Tak jest. A to jest akurat coś na tyle, no, krótko mówiąc, nudnego, jeśli chodzi o robienie tego na odcinkach, że no, nie widzę zbytnio sensu pokazywania tego. Zwłaszcza, że to jest jedna to samo, to co było na lekcji już, tylko po prostu robię to nie na lekcji, tylko na tym. Tylko jako pobocznik. Oh, it's you! Just the person I need. Do? Samantha, is everything all right? No, no, it's not. It's my brother William, the one I told you about after charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his feet and mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Oh, Jezu. No, no sorry, na mnie to bawi. Beets for feet. How hilarious. I mean, how terrible. Horrible, truly. You and the entire school may find it funny, but the situation is dire. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb, and poof! His feet transfigured into beets. No, zasłużył sobie na to, nie ma co. If I'm honest, I'd say he had it coming. Normally I'd agree with you, but he's my brother. I know what he did showed abysmal judgment on his part. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work in charms that you're a skilled spellcaster.
Turning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? No, jak tak posłodziłaś, to mogę. Pomogę. Ale weź tak powiedz coś więcej. Why was Mom Duke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. Tak to jest, jak się ludzie kłócą, byle pierdoły. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Dobra. A czym zasłynął, poza tym, że był zielarzem? Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Czyli nie dość, że zielasz, to jeszcze eliksirowar. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. Dobra, akurat mam dosłownie pod sam grobowiec fast travel, tak więc... No, w miarę szybko to zajdzie. To było gdzieś tu na dole. O, właśnie, tutaj. No dobra, może nie pod sam grobowiec, no ale bardzo blisko. Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. No, nawet że. Arresto momentum. Bombarda. To chciałem zrobić od razu. Known a herbologist would use devil's snare. Tak oczywiste, nie? A troll? No! You can't be serious. No niestety. Mi się podoba. Nawet nie widziałem, jaki był cel dodatkowy, ale nie chciało mi się nawet go pewnie robić. Tak więc nie ma znaczenia. Ale w razie czego jest to już chyba piąta miejscówka, w której mogę zawalczyć z trollem. Ale jak ten troll w ogóle tutaj jest w stanie żyć? No to bardziej jego posąg niż faktycznie ten ziomek. Hopefully. Dobra, i teraz musimy po prostu wrócić do babeczki. Spoko. Czyli teraz czekają nas po prostu... Aha, dobra. Widzę, że jak chcę zlokalizować, no to... A, chyba, że czekaj. A dobra. Tak, bo znowu muszę najpierw stąd wyjść, żeby móc używać fast travela. Tylko pytanie, jak ja mam teraz z tym się cofnąć. No tutaj nie ma chyba przejścia na powrót, nie? O, a może jest. Tędy się chyba da wrócić. Choć dalej nie wiem, dlaczego nie mogę po prostu użyć fast travelu i od razu, nie wiem, na przykład pojawić się w pokoju życzeń, no ale... Kimże jestem, aby o czymś takim decydować? Marmaduke
dla mnie to zawsze trochę hajsu. Zwłaszcza jeśli coś jest do bani. Co, znowu będą pajączki? Średnie udekorowane stoły, okej. Bombarda. Dobra. Powoli do przodu jak na razie. Ciekawe, czy jeszcze oprócz tego wielkiego trolla pojawi się jeszcze równych rozmiarów pajączek, który będzie chciał mnie powstrzymać. Ale nie, bo to już jest, widzę, sam początek, tak więc... Wychodzimy do doliny, a za chwilę widzimy się. Myślę, że najpierw w pokoju życzeń, no a na sam koniec pogadamy sobie. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Na sam koniec pogadamy sobie właśnie z Samantą. Tak więc mapa Hogwartu i cyk, pokój życzeń. Że ile już fast traveli w tym odcinku zrobiłem, to jest dla mnie trochę niepojęte. Jak przypomnieć? Przecież ogarnąłem. A, chyba że, czekaj. Chyba że muszę najpierw je jeszcze odebrać, że tak powiem, z tamtego miejsca. Gdyby był ten herb, to oczywiście już zniknął. Gdzie jest źrebie? Młode Luna Bali, okej. Nie, 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 nie to... Jezu, nie to chciałem zrobić. Chciałem was wszystkich ładnie, o, pogłaskać, popieścić, a nie takie głupoty robić, jak przypadkiem was zaatakować. Dobra, nakarmione już jest, bo się widzę nakarmiło samo. Dobra, jeszcze młoda ropucha i młode Luna Bali. A, jeszcze jeden Testrel. Spoko. To nie ten, to będzie ten drugi. Gdzieś ty mi zniknął. Kurde. Tu. Młoda Luna Bali, proszę mi tutaj wyczesać. Gdzie jest ten Testral 1? Dobra, czekaj. Przyzwi. To jest najszybsza opcja, po prostu wcisnąć jeden guzik. Kurde, nie to. Masowo pozbierane, bardzo fajnie. I co, let's go. 9 włosi Testrala. No. Nie tak źle. Ale raczej nie będę mógł sobie ulepszyć maksymalnie tutaj moich niektórych, czy niektórych. Tego na przykład. Nie, tu potrzebuję róg Garboroga. Tutaj pióro Feniksa. To samo. A to jest na full. Dobra, smyku, ogarnęliśmy zwierzątko. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered,
Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. No dokładnie, to ten twój ziomek, pan dostał na co zasłużył, no. Był chujem i zginął chujową śmiercią. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even Master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Intrygujące. Dobra, jeszcze mamy jedną rzecz do przegadania, a mianowicie zdjęcie klątwy. Dobra, jak tam twój braciszek odzyskał stopy? I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Weź te stare, nie przesadzaj. To nie był taki trudny ten troll. W praktyce jakbym użył jednej tak naprawdę... Raz bym użył starożytnej magii, to ten troll by pewnie zginął. A ty byś z tego teraz zrobił zaraz taką aferę. Powagi trochę. Ale dobra, myślę, że teraz czas najwyższy zająć się tą misją. Tylko to... O, panie, to jest gdzieś tutaj. Nieźle. Dobra, no to myślę, że ja się przeniosę tutaj i w okolicy tegoż miejsca się spotkamy. A póki co ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Cześć!